wspieracie się i też zakładacie razem fundację. Czy moglibyście coś więcej na ten temat powiedzieć? Tak, zakładamy fundację. Karolina zdradzi nazwę, bo to jest jej pomysł, ale myślę, że już byliśmy dwa razy razem w Afryce i to nas też skłoniło do tego, żeby zacząć jeszcze mocniej pomagać. Chcemy zrzeszać ludzi, którzy chcą robić coś dobrego. Niekoniecznie, no, część osób będzie chciała pomagać w Afryce, część w Polsce, ale główną ideą fundacji, takim przesyłaniem jest to, żebyśmy robili coś dobrego na tym świecie i każdy, żeby z nas choć troszkę chciał go zmienić, bo wtedy faktycznie jak zbierzemy siły wszyscy razem, to możemy dużo zrobić. A może nazwa, to ty zdradź. Tak. Zdradź tą nazwę. Nazwa brzmi Power Changers. To nawiązujemy tą nazwą do grupy wojowników, czyli ludzi, którzy chcą pomagać. Chcemy w ogóle oprócz tego właśnie, to co Kuba powiedział, oprócz tego, że pomagamy dzieciom w Gambii, chcemy zarażać innych tą ideą, bo wierzymy w to, że jeżeli każdy z nas pomoże chociaż jednej osobie, to wtedy świat będzie rzeczywiście inny. I zaczynamy od tej szkoły, do której jeździmy, w Busumbali, ale mam nadzieję, że jest tyle osób, które chcą pomagać, chcą zrobić coś dobrego, że jak ich zjednoczymy, to jesteśmy w stanie zacząć od jednej szkoły, a dalej rozszerzać to na pozostałe.